Rochette.pl. Szydełkowanie moją pasją. Cześć. Dzisiaj kolejny filmik z serii świątecznej oraz kolejny filmik z serii podkładek, podstawek, podkupki. Chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jak zrobić na szydełku takie śliczne, gwiazdkowe podkładeczki. Robi się je bardzo prosto i potrzebujemy do nich dwóch kolorów włóczki. U mnie to śliczna mimoza, błękitna, ze srebrną nitką, mi od razu kojarzy się z klimatami zimowymi, oraz mimoza biała. No i do tego jeszcze przyda się szydełko 3 mm. No, to możemy działać. Zaczynamy, moi drodzy, od wykonania pętelki, a następnie 5 oczek łańcuszka. Te 5 oczek zamykamy w kółeczko oczkiem ścisłym. Gotowe. Teraz 2 oczka łańcuszka na rzut. Przerabiamy słupek, ale nie do końca, czyli przez 2 i zostawiam pętelkę, mam już 2 pętelki, na rzut, w kółeczko, przez 2, mam 3 pętelki i teraz przez wszystkie 3 pętelki przeciągam nitkę. I jeszcze raz, teraz robimy 3 oczka łańcuszka. Te 3 oczka łańcuszka będą nam dzielić te nasze pęczki z 3 słupków. No i teraz narzut, przeciągam przez 2, zostawiam pętelkę, narzut, przez 2, kolejna pętelka na szydełku, narzut, przez 2 i przez wszystkie pętelki. 3 oczka łańcuszka i powtarzamy. Tych pęczków potrzebujemy 5 w kółeczku. Okrążenie pierwsze prawie skończone, mamy 5 pęczków już w kółeczku. No i teraz robię 3 oczka łańcuszka i wbijam się tutaj oczkiem ścisłym. Zamykam okrążenie. Teraz kolejnym oczkiem ścisłym przechodzę sobie pod pierwszy łuk. Robię 3 oczka łańcuszka za pierwszy słupek i teraz wykonuję jeszcze pod łuk 2 słupki. Następnie 2 oczka łańcuszka i kolejne 3 słupki pod ten sam łuk. Czyli teraz pod każdy łuk z poprzedniego okrążenia wykonujemy 3 słupki, 2 oczka łańcuszka i 3 słupki. Tutaj już mam to zrobione i od razu przechodzę pod następny łuk, czyli 3 słupki. Dwa oczka i kolejne 3 słupki. I tak wygląda nasze drugie okrążenie. Okrążenie znowu prawie skończone. Zrobiłam ostatnie 3 słupki. Wbijam się w pierwszy słupek, zamykam oczkiem ścisłym i teraz oczkiem ścisłym przechodzę pod następny słupek. W ten sposób, tak żebym była nad drugim słupkiem. To znaczy, żeby jeszcze został mi jeden słupek do łuku, tak? Wykonuję 3 oczka łańcuszka za słupek i teraz w kolejny słupek robimy słupek. Mamy znowu łuk, czyli 3 słupki, 2 oczka, 3 słupki. Zrobione. No i teraz uwaga, tutaj mamy na tym boku 6 słupków, wbijamy się w pierwszy słupek, raz,
wbijamy się w kolejny słupek. Dwa. I teraz, zaraz się cofnę, tylko Wam wytłumaczę jeszcze. Te dwa słupki po środku będziemy teraz omijać, ponieważ chcemy, żeby wyszedł nam kształt gwiazdki, w związku z czym tutaj słupki dodajemy, tutaj słupki odejmujemy. Czyli jesteśmy teraz przed tymi dwoma słupkami po środku, które chcemy ominąć. W związku z czym wycofam się troszkę, nie przerabiam tego słupka tutaj do końca, jeszcze raz, czyli zrobiłam trzy słupki na łuku, jeden słupek, teraz w kolejny słupek, słupek do połowy, zostawiam pętelkę. Teraz te dwa słupki po środku omijam na rzut, wkłuwam się w kolejny słupek. Teraz mam trzy pętelki na szydełku i przerabiam wszystkie trzy pętelki. W ten sposób powstaje mi tutaj taka trójkątna dziurka. Przez to, że zabrałam te słupki, to robótka mi się nieco ściąga i tutaj będzie dziubek, a tutaj będzie zebrane. No i dalej, w kolejny słupek, słupek. I znowu jesteśmy na łuku, czyli trzy słupki, dwa oczka, trzy słupki. I jeszcze raz Wam pokażę, jak odejmujemy. W pierwszy słupek robimy słupek cały. W następny słupek robimy słupek do połowy. Czyli przeciągamy i przez dwie zostawiamy pętelkę. Następne dwa słupki omijamy, wkłuwamy się w kolejny, przeciągamy, mamy trzy pętelki na szydełku, przeciągamy przez wszystkie trzy. Słupek i znowu trzy słupki, dwa oczka, trzy słupki. Czyli tutaj ta część od łuku do zebrania słupków składa się z pięciu słupków. Trzy słupki na łuku i dwa słupki w kolejne słupki. W ten sposób przerabiamy całe okrążenie. Okrążenie prawie już gotowe. Zrobiłam tutaj trzy słupki pod łuk, czwarty słupek w kolejny słupek. No i teraz piąty słupek robię do połowy. A tutaj zaczynałam już od drugiego słupka, czyli z tym słupkiem muszę połączyć tutaj ten słupek. Te dwa omijam. Czyli wbijam się na górze w trzecie oczko i przeciągam przez wszystkie pętelki. W ten sposób moja podstawka, jeszcze malutka, ale już nabrała kształtu gwiazdki. Super. Teraz przechodzę sobie znowu oczkiem ścisłym do następnego słupka. Robię trzy oczka i w każdy kolejny słupek wkłuwam się słupkiem. W ten sposób. Łuk, a więc tradycyjnie trzy słupki, dwa oczka, trzy słupki. Gotowe. No i jesteśmy teraz na boku naszej gwiazdki. Czyli pierwszy słupek w słupek, kolejny słupek, ponownie słupek i jeszcze jeden słupek. Tak, czyli mamy już sześć słupków. No i teraz będziemy omijać to oczko tutaj na środku, które łączyło w poprzednim okrążeniu nasze słupki. Tutaj to oczko omijamy. A więc teraz siódmy słupek, jakby, który robię od łuku, robię do połowy, czyli przeciągam przez dwie, zostawiam pętelkę, omijam to oczko środkowe, wkłuwam się w następny słupek przez, robię narzut, przez dwie, mam trzy pętelki,
przez wszystkie naraz. Przeciągam nitkę. W ten sposób. Czyli teraz z tej strony mam jeden słupek już zrobiony. Dwa. Trzy. I cztery na boku. Teraz kolejne trzy podług. Czyli mamy w sumie 7 słupków. No i skoro mamy łuk, czyli 3 zrobiliśmy słupki, 2 oczka i jeszcze 3 słupki. I ponownie. W pierwszy słupek. Słupek. Następny słupek. W kolejne oczko słupek. No i teraz omijamy to oczko. Czyli teraz robię słupek do połowy. Mam pętelkę. Omijam to oczko. Narzut. Wkłuwam się w kolejne. Trzy pętelki i ściągam. W ten sposób. I w ten sposób, moi drodzy, przerabiamy całe okrążenie. I to będzie ostatnie błękitne okrążenie. Zostanie już tylko brzeg obrobić półsłupkami. No i znowu jesteśmy na końcu naszego okrążenia, czyli ostatni słupek przerobiłam do połowy. Ten tutaj omijam, czyli wkłuwam się w trzecie oczko. I przeciągam przez wszystko. No i w ten sposób środek naszej gwiazdki jest już gotowy. Obcinam nitkę. Przeciągam. Delikatnie wrabiam. Tak, aby nic się nie spruło. Ja ją potem jeszcze wrobię dokładniej. Teraz już nie chcę tracić czasu. W związku z czym tylko przerobię ją dwa razy. No i możemy przechodzić, moi drodzy, do naszego brzegu, który będę sztyłkowała z białej mimosy. Błękit i biel to takie bardzo zimowe połączenie, w związku z czym zahaczam sobie nitkę w którymkolwiek miejscu, robię oczko łańcuszka, następnie wbijam się w to samo miejsce, jednocześnie tutaj tą końcówkę tak sobie kładę na szydełku, żeby ją wrobić od razu i wykonuję półsłupek. Dojeżdżam do łuku. Na łuku robię 3 półsłupki i następnie w każde oczko teraz na boku naszej gwiazdki robię półsłupek, omijając jedynie oczko na samym środku. Czyli także półsłupkami ściągam tutaj gwiazdkę. Widzicie, to jest środkowe oczko tutaj. Czyli jeszcze półsłupek w to i teraz to środkowe omijam, czyli wkłuwam się od razu w kolejne i ściągam. No i teraz już każde kolejne oczko, źle złapałam, najlepiej wkłuwać się pod dwie nitki i na łuku 3 oczka łańcuszka. 3 półsłupki, przepraszam. I w ten sposób obrabiamy cały brzeg naszej gwiazdki. A tutaj, jak widzicie, jest ona jeszcze ściągnięta poprzez ominięcie jednego niebieskiego oczka. No i brzeg gwiazdki jest już zrobiony.
Wystarczy obciąć nitkę i ją wrobić. A ja podkładek nie usztywniam, natomiast moczę je w wodzie i po prostu rozpinam. Tutaj szpileczki wbijając tylko w rogi gwiazdki i naciągając, nadając im ładny, regularny kształt. I one tak sobie wysychają rozpięte i jak widzicie są zupełnie płaściutkie, równiutkie i ten kształt jest taki bardzo gwiazdkowy. Przyniosłam jeszcze centymetr, żeby wam powiedzieć dokładnie, jakiej wielkości są podkładki. 12 cm od różku do różku, czyli w najszerszej części mniej więcej mają 12 cm średnicy, czyli nie są duże. Moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobają takie gwiazdkowe podkładki. Zachęcam do samodzielnego ich zrobienia. Zapraszam was oczywiście na mój blog crochet.pl. No i zachęcam ogromnie do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam was bardzo, bardzo mocno i do usłyszenia niebawem. Szydełkujesz? Fajnie! By otrzymywać nowości szydełkowe, subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że klikniesz. Crochet.pl. Szydełkowanie moją pasją.